Ty też tak masz, że cały dzień, pomimo tego, że coś tam robisz, to telepatycznie rozmawiasz z różnymi istotami, z ludźmi, którzy cię otaczają, albo którzy za chwilę wyślą ci zaproszenie na Facebooku, żeby coś ci powiedzieć. I okazuje się, że ty już tą całą historię znasz. A ta osoba dalej drąży temat, żeby ci co opowiedzieć, nie? I jeszcze totalnie kłamie, oszukuje siebie. I co wtedy trzeba byłoby zrobić, nie? Bo jak już nie mogę słuchać tego kłamstwa, w które się wylewa, bo sam nieraz kłamałem siebie, także wiem, jak to wygląda. No to mówię, że po prostu może już wystarczy, bo ileż można cały dzień po prostu tego słuchać, nie? Albo w efekcie trzeba taką osobę zablokować, bo nie ma innego wyjścia. Bo jeśli ta osoba uważa, że po prostu jesteś dla niej 24 godziny na dobę, no to chyba jakieś nieporozumienie, nie? Dlatego dzisiaj, jak jechałem do lasu, bo byłem tak wyrąbany po sobocie, niedzielę, po pracy, popracowałem, to dzisiaj do lasu nie zabrałem komórki. Zostawiłem ją specjalnie, żeby mieć spokojną głowę. I powiem wam, że to mi naprawdę dało odpoczynek i chyba częściej będę tak robił, żeby wyłączać ten telefon i zostawić go gdzieś tam. Bo ja kurwa nie będę za ciebie żył. Przecież ty musisz żyć za siebie sam. No, musisz podjąć to wyzwanie i żyć w końcu. Odważyć się na wszystko. Bo ludzie są w stanie zapytać się jeszcze, jak suszyć grzyby. No to jest chyba jakieś imbecylstwo. Sorry, ale nie umiecie suszyć grzybów? Okej, ja wiem, że niektórzy nie potrafią obsługiwać pralki, na przykład, żeby pranie zrobić. Ale okej, to jeszcze można się tego nauczyć, ale żeby grzyby, to nikt nie suszył? No to ja myślę, że to jest takie zrzucanie odpowiedzialności na inną osobę za swoje życie. Albo ktoś mi zadaje pytanie, ja oczywiście znam te wszystkie odpowiedzi i wszystkie warianty, ta osoba też zna, bo w końcu zadaje pytanie. To po co jest to pytanie? Żeby zwrócić część odpowiedzialności przy odpowiedzi na inną osobę? Przecież doskonale znasz odpowiedzi na wszystkie swoje pytania. Pomyśl o tym. I nie rób sobie i innym krzywdy. No. Trzymaj się. Hej.